Ulica Czterech Piórek. Piorun Szos włącza dopalanie! I tak jestem szybsza od ciebie, Filip! Szybciej, Piorunie, jedź, jedź, jedź! Dawaj, Rosie! Dziubek! Przepraszam, praca, praca, praca! Tak, pierwsza! Jej, pierwszy, wygrałem! Kicek, kto wygrał? Nie jestem pewien. Przecież miałeś oglądać. Oglądałem. Wszystko oprócz końca. Cóż, i tak nic nie szkodzi, bo ja wygrałem. Nie, bo ja. Rosie, może upieczemy ciasteczka? Mam nadzieję, że lepiej pieczesz ciasteczka niż się ścigasz, bo inaczej ktoś może mieć ból brzuszka. Ja wygrałam. Poproszę czekoladę. Rosie? Jak mogłeś nie zauważyć, że to ja wygrałam? Przepraszam, Rosie. Dziubek mi zasłonił. Rosie? Co? Mój guzik! Gdzie on się podział? Nie wiem. O, na szczęście nie ma go na ciastkach. Musiał odpaść podczas wyścigu. Muszę go znaleźć. O, pospiesz się, Bruno. Już pora wstać, Bruno. Jest bardzo późno. Czemu mój budzik nie zadzwonił? O, gdzie on jest? Mojego misia też nie ma. A on nigdy sam nie wychodzi. Dostałem go, jak byłem malutki. Chwileczkę. Co to? Ja też to dostałam. Otwieramy? Nie wiem. Misio by wiedział. Chciałabym go znaleźć. Dobrze, Kicek. Tutaj zaczęliśmy wyścig. To szukajmy guzika. O, wybacz, Rosie. Robię zwycięskie okrążenie. O, paczuszka. Pewnie ktoś ma urodziny. Nieważne, Kicek. Im szybciej znajdę mój guzik, tym szybciej wygram z Filipem. Drugi raz. Poszukajmy u Bruna. Przechodziłam tamtędy. Cześć, Rosie. Cześć, Kicek. Też znaleźliście paczkę. Patrzcie. Świetnie. Ale zgubiłam guzik. A mi zniknął budzik. A mi misio. Ktoś to musiał zabrać, Kicek. To wymaga pilnego dochodzenia. Więc tobie zginął budzik. O której godzinie? Nie wiem, bo nie miałem zegara. Mogłem przynieść ciasteczka. To głodna praca, to dochodzenie. Uwaga! Stop! Stop! To jest poważne dochodzenie! Ja spróbuję. Pączki! Lubię pączki, lubię pączki! Świetnie, Rosie. A teraz... Co robiłyście dzisiaj rano? Kic, kic, kic! Rozumiem. A czemu kicałyście? Bo my zawsze kicamy! Potrzebny jest nam ktoś mądry i sprytny. Jak ja! Miałam na myśli Zofię. Chodźmy! Rosie i Kicek. Co za niespodzianka! Witaj, Zofio. Skąd wiedziałaś, że to my? Ja wiem wiele rzeczy. A Kickowi burczy w brzuszku. O, przepraszam. Rosie, podejdź bliżej, dziecko. Co cię martwi? Nie wiemy, kto zabiera nasze rzeczy. I nie wiemy, kto to taki. Czy to pustynia szuka prysznica z deszczem? Czy może deszcz znajduje pustynię?
Ale przecież nie pada. Chyba rozumiem. Nie mamy szukać winnego, lecz winny ma znaleźć nas. Dziękuję, Zofio. Musimy zastawić pułapkę. Filip! Gotowa, żeby znów być druga Rosie? Nie, nie jestem jeszcze gotowa, żeby z tobą znowu wygrać. Muszę pożyczyć twoją piłkę. No, dobra. Ale uważaj. To moja najlepsza. Będę uważać. Obiecuję. Jadę do dębiaka. To będzie przynęta. Teraz czekamy. Ktokolwiek bierze nasze rzeczy, przyjdzie po Filipa piłkę. A my poczekamy i go na tym złapiemy. O, cześć! Pomyśleliśmy, że będziecie głodni. Więc przynieśliśmy ciasteczka. Dzięki. Tu. Przed kim się chowamy? Chcemy znaleźć osobę, która bierze rzeczy. Filipa piłka jest przynętą. Jaka piłka? Zniknęła! O, piłka Filipa! Rosie, obiecałaś, że nie zginie! No wiem. Lepiej go znajdźmy. Na pewno zrozumie. Zniknęła! To moja ulubiona piłka! Strasznie mi dzisiaj niewygodnie. Przepraszam. Chcieliśmy odzyskać nasze ulubione rzeczy. Może otwórzmy te paczki? Może tam są wskazówki? Albo piórka. Więc jak znajdziemy właściciela piór, to dowiemy się, kto zabrał rzeczy. O, czy to ja? To brzmi jak mój budzik. Chyba jest. Już lepiej. Mój guzik. Dziubek. Znalazłem go na drodze. Mój misio. Moja piłka. Dziubek. Czemu wziąłeś rzeczy, które nie są twoje? Każdy ma jakieś ulubione rzeczy. Ja też chciałem coś wyjątkowego, więc zrobiłem zamianę. Dziubek, przecież wiesz, że nie wolno tak bez pytania. No wiem. I okazało się, że moją ulubioną rzeczą są moje piórka. Więc je wszystkie oddałem, nawet zapasowe. Tak bardzo za nimi tęsknię. Każdy tęskni za swoimi rzeczami, ponieważ są wyjątkowe. Misio może cię odwiedzać, kiedy chcesz, Dziubek. I możesz pożyczyć mój budzik. I może piłkę. Ale najpierw zapytaj, okej? Przepraszam, że was wszystkich zasmuciłem. Chciałbym wam to jakoś wynagrodzić. Możesz. Ścigamy się. Ha! Piorun Szos gotowy do startu! Nadjeżdżam! I co? Było bardzo blisko. Ale zwycięzcą jest Rosie! Tak! Dzięki za wyścig, Filip. Najlepszy, jaki mieliśmy. Racja, ale ostatni, który wygrałaś. Świetnie! Tak, prawda? Kicek, co jest twoją ulubioną rzeczą? Mam kilka. Mój dinozaur, moje jojo, czasem moja papuszka albo moje rolki. Nie masz jednej najbardziej ulubionej rzeczy? Cóż, tak. Co to jest? No, to właściwie dwie rzeczy. Kicek, zdecyduj się. No dobra, masz.